Dosyć często w środowisku strzeleckim pojawia się kwestia tego, gdzie strzelać, jak strzelać i jak zwiększyć dostępność strzelnic w Polsce. Oczywiście tutaj nie mam na myśli programu Ministerstwa Obrony Narodowej, który z dnia na dzień jest coraz bardziej okrojony. Zachęcam do zastanowienia się nad budową własnej strzelnicy. I tutaj wiem, że część osób zaraz zrobi wielkie oczy i w ogóle wow, swoja strzelnica, no przecież to trzeba mieć miliony po prostu złotych na to, żeby budować strzelnicę. Spełnić niesamowite jakieś wymogi i po prostu wielka paranoja. No okazuje się, że nie. Żeby zbudować w Polsce strzelnicę cywilną, to po pierwsze trzeba znać przepisy i to nas jakby uchroni przed wszystkimi tymi problemami, które wyobrażamy sobie, że nas po prostu odetną od takiej możliwości. Będę mówił tutaj po pierwsze ze swojego doświadczenia przy budowie mojej strzelnicy i po drugie z doświadczenia Stowarzyszenia Garmin, które wydało swojego czasu poradnik na ten temat. I on jest naprawdę bardzo dobrze zrobiony, komplementarny, prowadzi krok po kroku. Polecam po prostu lekturę tego poradnika, on będzie podłączony w artykule na blogu. Zachęcam również do lektury tego artykułu. O co chodzi? Po pierwsze, jakie przepisy regulują budowę strzelnicy cywilnej? Bo tutaj są pewne nieścisłości. Pierwsze, ustawa o broni i amunicji, rozdział 4, strzelnica. Po drugie, rozporządzenie ministra środowiska w sprawie budowy i użytkowania strzelnic. I po trzecie, rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic. Generalnie, w dużym skrócie, te przepisy prawie nas nie ograniczają. Jeżeli chodzi o krótkie bardzo podsumowanie tego wszystkiego, to chodzi o to, żeby strzelnicę postawić w miejscu, gdzie nie będą budowane domy, szpitale i inne tego typu rzeczy, gdzie woda gruntowa jest niżej niż na poziomie 1 metra pod powierzchnią ziemi i strzelnica ma być tak zbudowana, że jeżeli na stanowisku strzeleckim ktoś strzela zgodnie z jej regulaminem w stronę pola tarczowego celu, czy jakby to nie nazwać, to pocisk nie ma prawa opuścić terenu strzelnicy. I to jest wszystko. Nie ma określonych wysokości wałów. Nie ma określonych zabezpieczeń, kątów, przechwytywaczy, wyposażenia, projektów strzelnic, atestów strzelnic. Nic takiego nie istnieje. Często wykorzystuje się błędnie rozporządzenie ministra obrony narodowej w sprawie strzelnic garnizonowych. No i to jest straszna głupota. Dlaczego to się w ogóle dzieje? Dlatego, że skoro przepisy cywilne nie uściślają, jak ma strzelnica wyglądać, no to wiadomo, że jakieś tam biurokratyczne bobki szukają, czego się da, żeby utrudnić nam życie. Jest to zupełnie bezprawne, dlatego że resortowe przepisy są przepisami wewnętrznymi. One się nie stosują. Dlatego można bardzo tanim kosztem, bardzo prosto postawić swoją strzelnicę. A w zasadzie można powiedzieć otworzyć bardziej strzelnicę niż postawić. I zaraz powiem dlaczego. Pierwsza rzecz, nad którą każdy się zastanawia, to jest koszt. Ile kosztuje zbudowanie strzelnicy? Oczywiście jeżeli nawiążemy do oficjalnych danych, czyli takich między innymi poruszanych na jakichś konferencjach przy okazji tej właśnie MON-owskiej akcji budowania strzelnic, to dowiemy się, że to jest nawet 1500 za metr strzelnicy. Mówimy tu o osi, czyli stawianie strzelnicy na gołej ziemi, usypanie wałów i kulochwytu. Ja licząc podobne szacunki razem z kolegą, wyszło nam troszeczkę mniej, około 1000. No ale mimo wszystko 1000-1500 zł za metr strzelnicy, czyli jeżeli chcemy zrobić przynajmniej oś 50-metrową do strzelania większości konkurencji olimpijskich, sportowych, jakichś dynamicznych, no to trzeba się liczyć z kosztem od 50 do 75 tysięcy złotych na same prace takie zupełnie podstawowe. Widziałem projekty strzelnicy prostej 50-metrowej, gdzie po prostu no, były projektowane z uporem maniaka wały ziemne. Nie wiem, czy można źle usypać wał ziemny, no ale można zawsze do niego zrobić fantastyczny projekt, żeby na pewno był dobry. Wziąć za to kilka tysięcy złotych, no to jest paranoja. Mi udało się w momencie
formalnego uruchomienia strzelnicy, czyli wtedy, kiedy ona mogła pełnoprawnie działać. Udało mi się zrobić strzelnicę o osi 200-metrowej z możliwością jeszcze przedłużenia, ale tak na surowo 200 metrów oraz osią 35-metrową krótką pistoletową i kosztowało mnie to 100 zł netto. I to było jeszcze 100 zł netto wydane, w zasadzie można powiedzieć, nie do końca potrzebnie w tamtym momencie. Także da się. Tutaj nie liczę kosztu oczywiście papieru do drukarki i jeżdżenia do urzędów. No, gdyby to policzyć, no to powiedzmy, że tam z 300 zł. Do tego trzeba mieć tablicę, na której wywiesza się dokumenty, więc przyjmijmy tą wersję, która jest w poradniku garminowskim, czyli 1000 zł. Bez problemu można mieć fantastyczną strzelnicę. Jak to zrobić? Trzeba sobie po pierwsze wybrać dobre miejsce, dlatego że ominięcie całej budowlanki, czyli właśnie projektów, wykonawstwa, odbiorów, dziwnych rzeczy z tym związanych, jakichś problemów, obcina koszty praktycznie do zera. Jakie powinno być wykorzystane przez nas miejsce, to jest sprawa druga. Najlepsze są do tego wszelkiego typu pozostałości po kopalniach, żwirowniach, piaskowniach, jakieś doły, naturalne tego typu obiekty. Dlaczego? Jeżeli nie potrzebujemy właśnie prac budowlanych prowadzić, odpada nam całe prawo budowlane i odpada nam cały koszt prawa budowlanego, czyli wszystkich właśnie bzdurnych papierów, pozwoleń i tak dalej. Skraca nam się czas i zmniejszają nam się koszty, dlatego że jeżeli mamy wał gotowy w jakiejkolwiek formie, zamiast budowania go, no to jesteśmy jakby zwolnieni z kosztów. To jest raz. Odpowiednie miejsce. Wiadomo, że najlepiej, kiedy jest usytuowane w taki sposób, że strzelamy na północ z wiadomych względów, żeby nam słońce nie świeciło w oczy. Musi być spełniony ten wymóg poziomu lustra wód gruntowych. I tutaj jest fajna historia, bo moja strzelnica znajduje się na zboczu góry. Góry, która jest około 50 metrów ponad poziomem średnim w ogóle terenu okolicznego. No i wszyscy bardzo się upierali, że ja powinienem jednak zbadać, czy tam ta woda jest, czy nie jest. Nawet jeden geolog chciał tam przyjechać i zrobić to za 1000 zł, żeby było profesjonalnie. Ale w końcu trafiłem na sympatyczną, starszą panią, która no, dosyć długo w temacie już jest. No szczerze uśmiała się z tych wszystkich badań. No ale wymóg jest wymóg. Takie badanie można przeprowadzić na podstawie innych pomiarów, które były wykonane w takim miejscu. A akurat tamto miejsce, ze względu na to, że była prowadzona działalność właśnie górnicza, było no, świetnie przebadane i nie było wielkiego sensu prowadzić nowych odwiertów. Stąd niski koszt badania. Natomiast co jeszcze takie miejsce powinno zapewniać? To miejsce powinno zapewniać właśnie to, że pocisk nie wyjdzie nam z terenu strzelnicy. Czyli jeżeli nie chcemy robić dodatkowych wałów ziemnych, kulochwytów, przechwytywaczy i innych rzeczy, albo przynajmniej nie marnować na nich bardzo dużo sił i środków, no to trzeba sobie po prostu poszukać dobrego miejsca. Podstawą jest to, żeby wejść w porozumienie z właścicielem, czyli kupić, wydzierżawić, wziąć w użytkowanie i tak dalej, i tak dalej. Musimy mieć prawo władania gruntem, żeby później całą procedurę tą biurokratyczną ruszyć. Jeżeli zainteresował Cię film i chcesz dowiedzieć się więcej, odwiedź moją stronę i przeczytaj na blogu artykuł o tym samym tytule, co obejrzany film. Bądź na bieżąco, zasubskrybuj kanał na YouTube, śledź Omnis Arma na Twitterze, oglądaj zdjęcia z aktualnych działań na Instagramie i polub fanpage na Facebooku.